Witam. Dzisiaj znowu coś dla lubiących łamać swoją mózgownicę. Tym razem są to nonogramy, ale też nieco nietypowe, ponieważ są to nonogramy przestrzenne. Autorem gry jest studio Fujix, a ta miała swoją premierę 21 lutego 2021 roku. Gra jest dosyć tania, tak więc jeśli ktoś lubi nonogramy, myślę, że może ją sobie nabyć i nie powinien być zawiedziony. Jak widać na załączonym obrazku, dziełem autora jest już kilka gier, które zamieścił na Steamie i są to w większości gry logiczne, część ociera się też o programowanie. Graficznie gra prezentuje się, można powiedzieć, że dosyć surowo, interfejs jest naprawdę minimalistyczny, a jeśli chodzi o samą rozgrywkę, to też nie ma to żadnych fajerwerków, ale w tej grze nie trzeba fajerwerków, tutaj trzeba się zastanawiać. Jeśli chodzi o warstwę dźwiękową, to tutaj towarzyszą nam jedynie takie proste kliknięcia, zaznaczenia jakiegoś pola i też dosyć fajna jest ścieżka muzyczna. Utworów jest ledwie kilka, ale powiem, że jakoś wpadły mi w ucho. Natomiast co do samej gry. Tutaj w porównaniu do zwykłych nonogramów mamy takie nonogramy, można powiedzieć, przestrzenne. Coś jakby kostka Rubika, z tym, że tutaj nie wszystkie płaszczyzny będziemy rozwiązywać, a jedynie trzy z nich. Tytuł pozwala nam zagrać na kostce aż do boku 10 na 10 pól, tak więc to już jest dosyć trudne. Łatwo też tutaj o pomyłkę, więc trzeba niestety uważać. No i też minusem w tej grze jest to, że to jeżeli coś źle zaznaczymy, to gra nam o tym nie mówi. Trzeba zatem bacznie się pilnować, by nie popełnić gdzieś pomyłki. Możemy tutaj sobie, jak już mówiłem, wybrać rozmiar kostki, ale tutaj dostępne są także trzy poziomy trudności. A różnią się one mniej więcej tym, że im wyższy poziom trudności są dostępne easy, medium i hard, tym mniejsze liczby są tutaj użyte, co też przekłada się na zwiększenie poziomu trudności. I tutaj trzeba powiedzieć, że rozwiązanie takiej kostki 10 na 10 nie jest wcale takie łatwe. Jeżeli gdzieś popełnimy pomyłkę, no to można powiedzieć, że już jest pozamiatane, ponieważ naprawdę ciężko jest to później odkręcić i znaleźć źródło swojego błędu. Rozwiązałem tutaj kilka tych największych kostek i mogę powiedzieć, że tutaj nie trzeba zgadywać. Do każdego rozwiązania można dojść metodą dedukcji, tak więc trzeba kombinować, kombinować i jeszcze raz kombinować, a wtedy zauważymy, że o, tutaj jednak można postawić pole, a tutaj nie może być kwadracik zajęty, tak więc w ten sposób, eliminując kolejne możliwości, dojdziemy do zwycięstwa. I tutaj dajmy na to, koleś spotkał się z sytuacją, kiedy musiał zgadywać ułożenie ostatnich pól, aczkolwiek ja rozwiązałem, jak już wspominałem, kilka tych nonogramów i w żadnym przypadku takiej sytuacji nie zastałem, więc nie wiem, czy to jest brak doświadczenia tejże osoby, czy też po prostu rzeczywiście jest tak, jak on pisze. Moja ocena? Myślę, że jest to jakieś 6 na 10. Gra nie jest jakoś wybitna, ale gra się w nią bardzo przyjemnie i cena 7 zł myślę, że jest tutaj jak najbardziej adekwatna. Trzeba też powiedzieć, że niekiedy można naprawdę ugrząść w temacie, ponieważ nie wiadomo, co dalej zaznaczyć. Ale jeśli się dokładnie przyjrzymy i sprawdzimy, co gdzie można dopasować, to jednak ruszymy dalej z zadaniem, a później potoczy się już dosyć gładko. Tak więc tyle ode mnie, zapraszam do zagrania. Tytuł na Steamie kosztuje 7 zł, tak więc jest dosyć tani. Gra dostępna jest jedynie na Steamie, natomiast jeśli chodzi o historię cen, to ona czasami spada do kwoty 5 zł. W przypadku strefy euro koszt to 7,36, u nas 7,19 i oczywiście najtaniej Argentyna i Turcja w okolicach 1 zł. Jeżeli chodzi o ocenę gry, to tutaj mamy jedynie recenzję 7 użytkowników, co jest troszeczkę zbyt małą ilością. Jeżeli natomiast spojrzymy na ilość wszystkich recenzji, to pozytywnych jest 5, a negatywnych 3. Jeśli chodzi o te negatywne, to ja myślę, że przede wszystkim są osoby, które ugrzęzły, jeśli właśnie chodzi o rozwiązanie. Jak już mówiłem, nie zawsze można tutaj w łatwy sposób dojść do tego, jak rozwiązać daną łamigłówkę. Tytuł nie posiada żadnych kart, żadnych emotek. Jedyne co posiada, to osiągnięcia steamowe i tych jest 7, te które widać na ekranie. Nie mogę też powiedzieć, ile osób w tą grę pogrywa, ponieważ Steam Charts nie ma na ten temat żadnych danych. Do ściągnięcia będziemy mieli 74 MB, a finalnie gra zajmie na dysku 81,5 MB. Zapraszam Was także do odwiedzenia mojej strony www. pod adresem jakżeby inaczej hakimodo.pl. Znajdziecie tam zarówno recenzję tej gry, jak i też recenzję innych gier, które poprzednio opisywałem. Jeżeli jeszcze nie jesteś subskrybentem mojego kanału, zapraszam do dołączenia do grona moich widzów. Zostaw lajka, wrzuć komentarz, podziel się swoimi uwagami.
Dzięki za oglądanie, do zobaczenia w kolejnej recenzji. Zapraszam Was także na mojego Discorda. Jeśli masz chęć po prostu porozmawiać, to zapraszam, będziecie mile widziani. Link w opisie. Podobnie zapraszam także swojej grupy Steam Widzowie Hakiego i tutaj mam system kuratora, więc jeżeli ktoś jest zainteresowany tymi grami, które ja polecam, które mi się nie podobały, które są takie, można powiedzieć, nijakie, nie wiadomo w którą stronę, zapraszam do obserwowania kuratora. Link także w opisie.